No, tak jak dobrze zaznaczyłeś, bracia Kozłowscy, to są akurat moi wychowankowie, których ja od 11 roku życia prowadzę. Cieszę się, że taki jest teraz efekt tego, że są utytułowanymi zawodnikami, że są filarem w USB i boksują w USB ze zmiennym szczęściem, ale uważam, że ten sezon, który teraz nadejdzie, będzie dla nich o wiele lepszy, dlatego że, no mówię, nasi zawodnicy w porównaniu do zawodników z innych państw mają bardzo mało startów zagranicznych. To nie chodzi o to, że my nie umiemy bić lewego prostego, prawego prostego, bo my technicznie jesteśmy dobrze wyszkoleni. Tylko jadąc na przykład na zawody główne typu Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Polak wychodzi z doświadczeniem 10 walk międzynarodowych i wychodzi do niego Irlandczyk. Mówię Irlandczyk, bo już nie chcę mówić o państwach postradzieckich typu Ukraina, Rosja. Wychodzi do niego Irlandczyk, który kiedyś, jak pamiętam, jeździłem z trenerem Buczyńskim na zgrupowania kadry. Oni przyjeżdżali, nakręcali nasze treningi, uczyli się od nas. A teraz taki Irlandczyk wychodzi do Polakiem, który ma 10 walk międzynarodowych, a on ma 150 walk międzynarodowych. No to no wiadomo, no. Gdyby nasz zawodnik, nie wiem, gryzł ring, to w wielu przypadkach są oni oszukiwani pod kątem doświadczenia ringowego, którego nam, naszym zawodnikom brakuje i ja tutaj bym na to przede wszystkim postawił. Dlatego jeżeli wracając jeszcze raz do braci Kozłowskich, uważam, że w ogóle liga w USB robiona przez pana Kołkowskiego to jest bardzo dobry pomysł. Ja z panem Kołkowskim mam dobry bardzo kontakt, rozmawialiśmy ostatnio i ja mu, tak jak powiedziałem, w każdym przypadku pomogę. Na pewno moi zawodnicy będą do ligi w USB bardzo dobrze przygotowani i nie będzie tak, że oni zaczną od przygotowań, jak już oczywiście liga w USB zacznie się, rozpocznie. Ja ci przerwę jeszcze, czyli bardzo pozytywnie odbierasz to, że właśnie zawodnicy mają okazję spotkać naprawdę utalentowanych zawodników z całego świata i się z nimi zmierzyć. Czyli WSB jakby spełnia, drużyna Husarsplan spełnia jakby tą rolę takiego łącznika z dużym boksem, z światowym. No oczywiście, no ja jestem jak najbardziej za tym, tak jak się słyszy głosy, tak, nawet niejednokrotnie można przeczytać u Was na Boxer.org przez osoby komentujące, że co z tego, że jestem mistrzem Polski, tak, a to nie chodzi o to, że... Generalnie pozdrawiamy wszystkich komentujących. Mistrzem Polski, tylko to czy oczywiście ci komentujący też nie wezmą pod uwagę, że te chłopaki, którzy zdobywają Mistrzostwo Polski, dużo potu wylewają na treningu, żeby tam się znaleźć, na podium, na pierwszym miejscu. Ale wracając do Twojego pytania, uważam, że takie walki z takimi tuzami jak Kuba, Rosja, Azerbejdżan, no to jest tylko dla nas nauka. Nieważne. Możemy raz przegrać, drugi raz przegrać, ale to jest od nauka wyciągnięta, są jakieś wnioski wyciągnięte, co zrobiłem źle, jak mogłem się zachować, jak ten zawodnik boksował, co on mi pokazał, jaki sztuczek się od niego nauczyłem i ja mogę to później przekazać w swoich walkach. Uważam, że jest to bardzo dobra nauka, że dobrze, że jesteśmy w lidze w USB, bo chłopaki mogą się dzięki temu bardzo dużo nauczyć i wyciągnąć wniosków. No właśnie, to teraz z drugiej strony zapytam, bo pojawiło się mnóstwo głosów, że nasi zawodnicy są rozbijani, że nie potrafią sobie poradzić z lepiej utytułowanymi, silniejszymi fizycznie, lepiej przygotowanymi, właśnie z większym doświadczeniem zawodnikami z zagranicy. Wiesz, oprócz tego, że boksujemy, trenujemy i startujemy, to oprócz tego jest jeszcze rola trenera taka, żeby z zawodnikami rozmawiać. Czyli to jest normalne, że trener musi być tak zwanym pedagogiem i po jakiejś przegranej walce z tym zawodnikiem trzeba usiąść, porozmawiać z nim. Posłuchaj, przegrałeś, ale nie martw się, boksowałeś dobrze. To jest na pewno dobra wyciągnięta nauka i z walki na walkę, z turnieju na turniej będzie coraz lepiej. Bo czy porozbijani? Ja uważam, że na przykład czy Sylwek, czy Grzesiek, bo już nie będę się odnosił oczywiście do innych zawodników, dlatego powiem o tych, których ja trenuję u siebie na sali. Jeżeli przegrają nawet walkę, to nie uważam, żeby oni przegrali tak walkę, żeby przez tydzień im w głowie szumiało. Są to walki mniej więcej wyrównane. Oni są zawodnikami boksującymi do przodu agresywnie. Zawodnicy z nim boksującymi przede wszystkim uciekają, więc tam nie ma jakichś tysiąca ciosów, które się kumulują, że oni są po tygodniu czy po miesiącu coś porozbijani, tak? Ale uważam, tak mówię,
wyciągając te wszystkie wnioski i sumując to, co ty powiedziałeś, że jest tyle osób, które do tego podchodzą, ale po co, bo porozbijamy, niepotrzebne, zaraz coś z tego będzie i tak dalej, którzy tylko krytykują, to tak naprawdę od kogo mamy się uczyć? Mamy się uczyć na naszym polu, na naszym polu polskim, gdzie tych zawodników jest praktycznie jeden, dwóch dobrych w wadze. I dodatkowo wszyscy się znają już, bo stoczyli po 500 walk ze sobą. No to z kim mamy się uczyć? No? Nie, nie, ja się zgadzam z tobą. Wszystkie te osoby, znaczy nie, większość osób, które generalnie krytykuje, to są młode osoby, które nie pamiętają starych czasów, gdzie generalnie polska kadra jeździła z turnieju na turniej, ze zgrupowania na zgrupowanie, boksowali bez kasków, żyją, wszystko jest w porządku i osiągali wyniki takie, jakie osiągali. No, zawodnicy typu Pietrzykowski i Kulej mają po 350-400 walk stoczonych, a teraz kończy taki zawodnik boksujący do 28 czy 6 roku życia i on ma 150-200 walk. No to przecież jest oczywiste i jest to realne, że ci zawodnicy kiedyś toczyli o wiele więcej walk i dzięki temu mieli takie doświadczenie, jakie mieli i zdobywali największe laury na największych zawodach. Więc uważam, podsumowując to, że te walki są nam potrzebne, bo jeszcze raz powtarzam, nie jest sposób wyjść do jakiegoś słabego zawodnika i go otłuc, a boksując z zawodnikiem z najwyższej półki światowej, możemy się czegoś nauczyć, wyciągnąć jakieś wnioski, poprawić coś w swoim boksie.